Andrzej Waligórski, Zabytek. Kiedyś swojego tatkę spytał mały Witek. Powiedz mi, Plusie, tatku, co to jest zabytek? Zabytek, odparł tatko. To rzecz z dawnych czasów, z okresu Jagiellonów, Piastów, względnie Sasów. Co trochę się rozpada, a trochę się kruszy. Ale jest pod ochroną, więc jej nikt nie ruszy. Choćby tamtędy miała przejść nowa arteria, on stoi cały w blaskach, basztach, boazeriach. Rozparty w poprzek drogi, bliski, a daleki. Bo za nim stoją dawne zwyczaje i wieki. Ze swymi przesądami, brakiem tolerancji, cielęcym zapatrzeniem się we wzorzec Francji albo Anglii lub Austrii. Względnie w przepych wschodu, z pogardą dla prostego, ciemnego narodu. Z odrabianiem pańszczyzny, topieniem czarownic, pancerzem zapinanym z pomocą lutownic. Przyłbicą opuszczoną w momentach poruty, bo lepiej w takich razach miewać łeb zakuty. Supremacją łaciny, ubóstwem polszczyzny, ciągłym nadużywaniem imienia ojczyzny. Oraz odwoływaniem się do sądów nieba. To jest właśnie zabytek. Więc go chronić trzeba. Synek słuchał uważnie, słówka nie uronił. Wreszcie rzekł. Dobrze, tato, ja cię będę chronił. Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Fragment lekcji polskiego. Nauczyciel zajrzał do programu. Aha, wytłumaczyć. I objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. A zatem panowie, ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem z kolei wy wyrecytujecie swoją. Cicho! Krzyknął. Wszyscy pokładli się na ławkach, rękami podpierając głowy. A Bladaczka, nieznacznie otworzywszy odnośny podręcznik, zacisnął usta, westchnął, stłumił coś w sobie i rozpoczął recytację. A zatem, dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny, harfowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla Ducha, wzbiera w nas poryw? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów balladyny? A kiedy znowu skargi Lilii Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały i gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Wałkiewicz! Dlaczego? Niech Wałkiewicz powtórzy. Dlaczego? Dlaczego zachwyt, miłość, płaczemy, poryw, serce lecieć, pędzić? Dlaczego? Zdawało mi się, że Pimkę znów słyszę. Ale Pimkę na najskromniejszej pensji nawet i bez tych rozległych horyzontów. Dlatego, że wielkim poetą był, powiedział Wałkiewicz. Uczniowie wycinali z cyzyrykiem ławki albo robili z papieru małe kuleczki, najmniejsze jak mogli, i wrzucali je do kałamarza. Był to niby staw i ryby w stawie, to też łowili je na wędkę z włosa, ale nie udawało się. Papier nie chciał chwytać. Więc włosy młychtali nos, albo podpisywali się w zeszytach. Raz za razem. To z zakrętasem, to bez. A jeden kaligrafował przez całą stronicę. Dlaczego? 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 Słowacki, 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 Wacki, Wacki, Wacek, Wacek. Słowacki i muszka pła. Nauczyciel westchnął, stłumił, spojrzał na zegarek i mówił. Wielkim poetom, zapamiętajcie to sobie, bo ważne, dlaczego kochamy, bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był. Nie rob niułki, mówię wam spokojnie. Wbijcie to sobie dobrze do głowy. A więc jeszcze raz powtórzę. Wielki poeta. Juliusz Słowacki. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę sobie zapisać temat wypracowania domowego. Dlaczego w poezjach wielkiego
poety Juliusza Słowackiego Mieszkanie śmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza.